Biznes to najważniejszy czynnik prawidłowego rozwoju gospodarki. Aby mógł swobodnie rozwijać skrzydła, niezbędne są odpowiednie organizacje i zrzeszenia. Właśnie do takich należy Business Center Club. To prestiżowy klub przedsiębiorców i największa w kraju ustawowa organizacja indywidualnych pracodawców. W skład BCC wchodzą 22 loże regionalne, a jedną z najszybciej rozwijających się jest warmińsko-mazurski Business Center Club, który zaprosił do swojego grona Marcina Burzę oraz Marcina Możdżonka. Business Center Club jest organizacją ogólnopolską, ma dosyć szeroką możliwość wpływu na działania związane z przedsiębiorstwami, na ustawodawstwo, na przepisy, na politykę. Jestem mi niezmiernie miło, jestem zadowolony, jestem dumny z tego, że Business Center Club chciał, żebym dołączył i ja z tego, że dołączyłem. No. W tych zwłaszcza trudnych czasach dobrze jest się konsolidować, dobrze jest się trzymać razem. W regionie pierwotnie funkcjonowała olsztyńska loża Business Center Club. Jednak jej szybki rozwój spowodował poszerzanie obszaru działalności na całe województwo. Warmińsko-mazurski Business Center Club swoim prestiżem przyciąga wielu chętnych przedsiębiorców. Jednak aby do niego dołączyć, niezbędna jest rekomendacja i zaproszenie. Nowych członków oficjalnie przywitano w olsztyńskim hotelu Park. Jesteśmy bardzo mocnym głosem przedsiębiorców w Polsce. Według różnych badań Business Center Club jest organizacją, która najbardziej prezentuje przedsiębiorców i najbardziej skuteczny sposób. Na spotkaniu w loży warmińsko-mazurskiej mieliśmy bardzo ciekawe spotkanie na temat zmian i wyzwań, które czekają BCC. Jako kanclerz loży warmińsko-mazurskiej BCC jestem bardzo dumny, że mogę wśród swoich członków pozyskiwać tak prestiżowych przedsiębiorców i pod kątem etycznym, pod kątem jakości, jak i też marki, prestiżu. Spotkanie w hotelu Park to nie tylko okazja do wręczenia certyfikatów nowo przyjętym członkom, ale również rozmowy o potrzebach biznesowych regionu. Chęć współpracy deklarują przedstawiciele regionalnych władz. Podstawową zadanią samorządu województwa, ale wszystkich samorządów jest stwarzanie możliwości rozwoju biznesu. My robimy to chociażby przez środki unijne, rozdysponowując środki unijne, a robimy to po to, żeby biznes się rozwijał, żeby zwiększał swoje możliwości. Powiat olsztyński jest powiatem rozwijającym się bardzo szybko, ale rozwijającym się bardzo szybko dzięki przedsiębiorcom, dlatego że takim czynnikiem pokazującym, że biznes wybiera do inwestowania powiat olsztyński jest chociażby udział w podatku PIT, który tylko w tym roku wzrósł o 61%. Spotkania z autorytetami to również szansa dla młodych ludzi na pokazanie świata biznesu. Chęć nauki od najlepszych potwierdzili członkowie studenckiego forum Business Center Club. Z okazji tego dzisiejszego zaproszenia tutaj z rąk pana kanclerza warmińsko-mazurskiej loży mamy okazję jako młodzi uczestniczyć w tym spotkaniu i w ten sposób też chcemy zdobywać wiedzę i doświadczenie od osób tutaj związanych ze sferą biznesu. Business Center Club oraz Warmia i Mazury to niezwykle prestiżowe marki. Właśnie do takich należy BMW, które zaprezentowało przed hotelem Park nowy model samochodu – BMW X5. Dlaczego warto dołączyć do warmińsko-mazurskiej loży Business Center Club? Jako klub przedsiębiorców prowadzi aktywny lobbying gospodarczy, dba o rozwój gospodarki wolnorynkowej i wpływa na tworzenie dobrego prawa. Członkowie klubu opiniują ustawy gospodarcze i uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych. Chcesz dołączyć? Wejdź na www.bcc.org.pl/kontakt.